Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jesus Christus. In secula seculorum. Amen. Duchu Święty, Duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością. Oddaję Ci mój umysł i serce, aby się pełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twojego tych komnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstwa, aby odważnie niósł je całemu światu. Panie, Tobie oddaję mój język, niech będzie tutaj poddany bez końca, niech głosi Twoją chwałę, niech moje słowa będą owocem Twojej miłości, mistrzu ukochany. Przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, tylko powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Matkę Bożą proszę o pomoc, prowadzę tego zważania. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancte Michael Arcangele, ora pro nobis. Sancte Josef, Sancte Petre, Sancte Paule, Sancte Antonius, Sancte Casimire Princeps, Sancte Anton, Sancte Andrea Bobola, Sancte Pater Pio, Sancta Catalina Emeris, Sancta Faustina. Proszę, moi kochani, usiądźcie. Powolutku dobiega końca rozważanie z naszej książki Mistyczna Natura Kościoła. Jesteśmy w cyklu kazań Podmianka, fałszywy Kościół, Podmianka Zbawiciela, czyli fałszywy Chrystus. Teraz mamy zagadnienie Kościół to aniołowie. Wszyscy aniołowie są stworzeni na chwałę Boga. Anioł stróż ma za zadanie chwalić Boga poprzez swojego podopiecznego. Dopiero potrzeba było orędzi Kataliny Rivas i naszych, byśmy zrozumieli, kim jest anioł stróż, ile on przeżywa smutków i dramatów z nami, szczególnie kiedy w czasie mszy świętej na ofiarowanie musi iść z pustymi rękoma, bo jego podopieczny nic Bogu nie przynosi. Dlatego anioł chce człowiekowi pomagać cały czas. I ma żal do podopiecznego, że nie prosi go o więcej. Gdyż jego jedynym pragnieniem jest zwiększanie chwały Bożej przez podopiecznego. Anioł pomaga człowiekowi dużo bardziej, kiedy dusza jego jest w stanie łaski uświęcającej. Jest to pocieszające, że kiedy my w grzechu ciężkim, nas nie opuszcza, ale dużo mniej jest operatywne. Dla anioła stróża nie ma na ziemi nikogo bliższego niż jego podopieczny. Służy on tylko Bogu i Matce Najświętszej. To jest to przedziwne. Nasi rodzice, pierwsze dwie modlitwy, które nas zawsze uczą, albo dziadko jest Aniele Boży, to jest na aniołka, to jest pierwsza, a druga jest Ale Matka Boża. To są dwie pierwsze modlitwy. Anioł ma poczesne miejsce w wychowywaniu. Anioł stróż służy nie tylko Bogu i Matce Bożej. Jest poddany świętemu Michałowi, ale na ziemi tylko człowiekowi.
to anioł stróż oręduje za człowiekiem cały czas u tronu Bożego. Opowiada świętym o swoim podopiecznym, zachęcając ich, aby orędowali za nim. Pozbieramy kiedyś wszystkie orędzia o aniołach i na pewno wydamy dodatek, żeby to było takie skumulowane w jednym punkcie. No to mojego anioła stróża proszę, no to ty oręduj. To gadaj z każdym świętym. Tu chłopie nie ma spania. Ty chodź po niebie jako ostatni żebrach. I najlepiej to ci jeszcze mojemu aniołkowi w Trójmoje, żebyś sen nosił jeszcze tego tabliczkę. Mój nadciąg nadany. Czworoboczna, żeby w niebie z każdej strony widzieli. Bo już na czasu zbardziej wiadomo, jakie reklamy, żeby się niebo do obrony wzięło. To jest to piękne. Opowiada świętym o swoim podopiecznych. Ale jak broimy, to na pewno nic nie opowiada. To 100%. Zachęcając ich do orędownictwa za nami. Człowiek najlepiej oddzięczy aniołowi, kiedy z nim współpracuje, pamięta o nim, posługuje się jego pomocą i wsparciem. Jesteśmy szczęściarzami, że mamy przez niebo podyktowaną specjalną modlitwę jeszcze do anioła stróża. W codziennych modlitwach zakonnych ramy odmawiamy. Najbardziej zaniedbuje człowiek anioła stróża, nie starając się korzystać z jego pomocy. To sprawia aniołowi wielką przykrość, bo musi stać bezpiecznie i patrzeć, jak jego podobiecznie męczy i realizuje swoje krótkowzroczne pomysły. To mówię wam z góralem. Na starość się kapnął, że ma anioła stróża, kiedy go auto chciało przejechać i go coś do góry podniosło, autofik, on wrócił na ziemię. Kimżeś ty jest? I on twój anioł stróż. To kaześ ty był, jak ja się żenił. Tyle jeszcze góral. Więc raz to by się kapnął, że ma anioła stróża. Aniołowie chcą pomóc człowiekowi w realizowaniu Bożego scenariusza woli, przeznaczonego dla danego człowieka. Człowiek, wykorzystując Pismo Święte i naukę Kościoła, zanurzając się w modlitwie, w wyrzeczeniu własnej woli, przy pomocy aniołów jest w stanie odkrywać ten scenariusz. To sobie tu zakreśluję i to ponumeruję, bo to jest bardzo istotne rzeczy, bo zawsze mamy pytania, no jak ja mogę wolę Bożą realizować. No, w jednym miejscu podałem przestrzeganie prawa Bożego. To jest spełnienie woli Bożej. A tu jeszcze przychodzi nam anioł stróż dodatkami i mówi, wykorzystując Pismo Święte, czyli czytając naukę Kościoła. Pozostają nam encykliki, bo ambonator raczej dzisiaj polewa wodą i gasi wiarę. Ale nauka Kościoła jest udokumentowana w pięknych zbiorach świętych, w nauczaniu magisterium, dokumentach soborowych. Nie myślę o ostatnim soborze. Zanurzając się w modlitwie i wyrzeczeniu własnej woli. No to ten punkt jest wyjątkowo trudny. Przy pomocy aniołów jest w stanie odkryć ten scenariusz na całe życie. Stąd anioł jest dla człowieka osobistym doradcą, suflerem, sługą i menadżerem. Jak szeroki jest zakres działania anioła, o tym pięknie mówi poniższy tekst. Powiedziałem ci, że jestem doradcą. To chyba jasne. Suflerem. Tak, ponieważ podpowiadam ci wolę Bożą, co powinnaś zrobić, a co powinnaś powiedzieć i jak zareagować, aby było zgodne z wolą Bożą. Znam
doskonale wolę Bożą wobec Ciebie. To ma też anioł przekichane, jak my zaczynamy realizować swoją wolę. A jak schodzimy na manowce, ten ma dramat, z czym się pokazać w niebie. A dopiero jaki jest jego dramat, kiedy podopieczny do piekła idzie, a on do nieba wraca sam, a miał wrócić z podopiecznym. Aniołku, nie rób tego, żebyś sam do nieba wracał. Potrzeba to i porwóz weź i przyłóż. Lepiej jak teraz poboli, niż później ma ciągle boleć. Znam doskonale wobec Ciebie wolę Bożą, cały plan Twojego życia, dlatego nikt tak jak ja nie będzie potrafił Ci pomóc i doradzić. Kiedy nie wiesz, co masz mówić, milcz albo czekaj na moją odpowiedź. Musimy się nauczyć tej symbiozy życia z aniołami. Powiedziałem Ci, że jestem Twoim sługą. Tak, jestem. To ja dbam o to, abyś jadła, piła, otrzymywała wszystko, co jest Ci potrzebne do kontynuowania powierzonych Ci zadań. Pokarm, jaki jest Ci niezbędny, to łaska, a więc czynne uczestnictwo w sakramentach Kościoła. Dbam o to, abyś korzystała z nich możliwie często i możliwie najpełniej. Jestem przy Tobie bez przerwy, aby Ci służyć wszystkimi moimi zdolnościami. Mojego anioła stróża znacie, ma 8 metrów wielkości miecz. On musi tym mieczem ucepować, broniąc mnie. O ukochany Michale. Jestem Twoim pośrednikiem, bo to ja zawsze zanoszę Twoje prośby, Twoje pytania, Twoje pragnienia i żale Bogu. To poprzez moje pośrednictwo otrzymujesz to, czego potrzebujesz. Dostarczam Ci wszystko, czym Bóg pragnie Cię obdarować. Jestem również kimś w rodzaju Twego osobistego menadżera, bo to ja, jak nikt inny, dbam o to, abyś osiągnęła najwyższe możliwe zaszczyty i przygotowuję Twoją duszę, by była zdolna zdobyć miejsce, do jakiego Twój Stwórca uzdolnił Twoją duszę. To jest nieprawdopodobne. Wie wszystko o nas, co osiągniemy, jak to pójdzie z oporami i co Bóg w maksimum nam przeznaczył. Będzie nam naprawdę głupio w godzinie śmierci. Bóg pokaże Ci, tu miałeś być, a Ty się tyleś osiągnął. Wiecie, jaka jest dramatyczna godzina prawdy? Ten odcinek to są zmarnowane wszystkie łaski. Bo one się nie mogą zniszczyć, więc to idzie do skarbca Matki Bożej. I tu jest tajemnica dogmatu. Pośredniczki łask, orędowniczki, współkupicielki. Zabiegając o to, abyś jak najlepiej wykorzystała swe talenty, oręduję za Tobą u Twoich patronów, u Matki Najświętszej i przed samym majestatem Boga. Przepraszając za Twoje potknięcia, przypominając o Twoich dobrych czynach. Czy Ty znasz
adwokat dzieci, obrońca. Również na ziemi zabiegam o Twoje dobro, mówiąc innym aniołom o Tobie, prosząc, aby nakłonili serca ludzi ku modlitwie za Ciebie i wspieraniu Cię w Twoich potrzebach. Dbam więc o wszystkie Twoje potrzeby, zarówno duchowe, jak i materialne. A oprócz tego staram się uzyskać dla Ciebie możliwie najwięcej łaski, zachwalając Twoje postępy, a czasem gorąco przepraszam, tłumacząc Twoje porażki. To ja wstydzę się za siebie, kiedy moje zapewnienia o Twojej poprawie zawodzą. O biedoku, ale możesz żywot. Widzisz więc, że nie jesteś sama. Ja dbam o Ciebie jak nikt inny na świecie. Musisz mnie słuchać, bo wiele się napracuje, żeby zdobyć dla Ciebie nowe łaski. I chciałbym, żebyś je wykorzystywała. Amen. Bóg nam zaprzeczył.